Wiadomości Nowego Dziennika, Tomasz Wojciechowski, dobry wieczór w czwartek. Dziś między innymi o akcji Nowego Dziennika i wystąpieniu w sprawie restytucji mienia w Polsce, wielomilionowym odszkodowaniu od sklepu z bronią i tragicznym wypadku mieszkanki Ridgewood. W związku z naciskami strony amerykańskiej na Polskę dotyczącymi restytucji mienia dla ofiar Holokaustu, Nowy Dziennik, dla którego sprawy Polski są bardzo ważne, postanowił zająć się wyjaśnieniem nieuzasadnionych naszym zdaniem roszczeń. W tym celu zwróciliśmy się do kancelarii prawnej Sławomira Platty o analizę obecnego stanu zobowiązań i wzajemnych rozliczeń między Polską i USA. W czwartek wysłaliśmy list do sekretarza stanu Johna Kerry'ego z prośbą o interwencję w tej kwestii i ustosunkowanie się do pozyskanej przez nas opinii prawnej. We wcześniejszej petycji do sekretarza stanu Johna Kerry'ego 46 członków Kongresu oskarża Polskę o bezprawne przetrzymywanie mienia zagrabionego przez Niemcy nazistowskie w czasie II wojny światowej i o to, że Polska nie przeprowadziła pełnej restytucji żydowskiego mienia komunalnego i prywatnego, wreszcie o to, że w Polsce nie istnieje prawo własności prywatnej. Podobne zarzuty wysunęli w swoich listach do premier Kopacz rewidenci miasta i stanu Nowy Jork oraz sekretarz skarbu Kalifornii, który dodatkowo twierdzi, że Polska jest jedynym państwem w Unii Europejskiej, które nie ustanowiło prawa pozwalającego na uzyskanie odszkodowania za mienie przejęte przez Niemców podczas II wojny światowej i komunistów po jej zakończeniu. Wszyscy wzywają Polskę do wypełnienia zobowiązań wobec ofiar Holokaustu. Tymczasem z analizy prawnej wynika, że między innymi na mocy dwustronnego porozumienia między obu krajami, podpisanego w lipcu 1960 roku, Polska przekazała Stanom Zjednoczonym 40 milionów dolarów na całkowite uregulowanie i zaspokojenie wszystkich roszczeń obywateli USA. W związku z tym Polska wywiązała się także z wszelkich zobowiązań wobec obywateli amerykańskich pochodzenia żydowskiego, których mienie przejęli naziści podczas II wojny światowej, pisze mecenas Platta w opinii prawnej, dodając, że ewentualne zarzuty co do niewypłacania odszkodowań na rzecz indywidualnych podmiotów nie mogą być kierowane przeciwko stronie polskiej, bo odpowiedzialność za nie przyjął na siebie rząd amerykański. Prawie 6 milionów dolarów będą musieli zapłacić właściciele sklepu z bronią położonego na przedmieściach Milwaukee w stanie Wisconsin. To odszkodowanie dla dwóch policjantów ciężko ranionych przez przestępcę pistoletem zakupionym we wspomnianym sklepie. Czujemy ulgę, że sąd i ława przysięgłych stanęli po stronie sprawiedliwości, skomentowali wyrok poszkodowani. Funkcjonariusze zostali postrzeleni w twarz po tym, jak do wyrywkowej kontroli zatrzymali nastolatka. Do zdarzenia doszło w 2009 roku. Śledczy poinformowali, że przestępca był zbyt młody, aby samemu kupić broń, więc poprosił o to kolegę. Ten nabył pistolet właśnie w sklepie położonym w West Milwaukee. Oskarżyciele przekonywali, że właściciele sklepu, mimo wielokrotnych ostrzeżeń o tym, że ich broń trafia w ręce przestępców, nie zrobili nic, by dokładniej sprawdzać kupujących. 34-letnia mieszkanka Ridgewood, jadąca na rowerze, zginęła po tym, jak została potrącona przez ciężarówkę. Kierowca był pod wpływem narkotyków oraz nie posiadał uprawnień do prowadzenia tego typu samochodu. Do wypadku doszło w środę około godziny 8:45 rano na Maspeth. 34-letnia Anna Rodriguez, jadąca na rowerze po 56 Road w kierunku zachodnim, została potrącona przez auto ciężarowe i zabrana przez służby medyczne do szpitala, gdzie stwierdzono jej zgon. Prowadzącym ciężarówkę okazał się 57-letni Dennis Forceri, który został zatrzymany przez policję. To były wybrane wiadomości. Zapraszam jeszcze na informacje Telewizji Republika i bardzo dziękuję.